Wymyślał skitouringu, którego wcześniej nie uprawiałem i być może wy również. Dlatego powiem jak lekarz do pacjentki w jakiejś telenoweli. Przejdziemy przez to razem. Hej. Jestem narciarzem z doskoku, więc potrzebuję pełnego sprzętu. Narty, buty, kijki by się przydały i kask. Jak najbardziej, dla ciebie coś znajdziemy. Jaki numer buta masz? 43. Proszę bardzo. Wzrostu? 180. I rozumiem, że jak jeździsz? Średnio, czyli tak naprawdę początkujący. Dobrze, okej, dobrze. No, chciałem trochę przybajerować. Coś krótszego na początek. Oczywiście ustawimy. Mhm. Przyjmiesz kask, jest dobry. Tam z tyłu się dokręca, żeby ci dobrze leżał. Okej, okay. Pasuje, zaraz go podpinam. Dziękuję, szybko Dzięki. Poszło. Jest Jacek, mój instruktor. Cześć. Dobrze stoję, czy tak sobie? Dobrze stoję. To teraz jak jechać? Teraz jak jechać. Żeby jechać pługiem. Z tego co pamiętam, przód do siebie. Tak, dzioby blisko siebie, pięty szerzej i oczywiście odpowiednia pozycja. I wtedy hamuję. Tak, kontrolujesz prędkość po prostu. No dobrze, to trzeba to sprawdzić. To jest nasza trasa? Tak. Ja za tobą? Tak. Prawie stoi. Jak na planie do wcipu. Jak się dostać do filharmonii? Och, trzeba dużo ćwiczyć, bo ćwiczenia to klucz. Życzę ci jak najszybszego progresu. Bardzo dziękuję w takim razie. No i cóż, było miło cię spotkać. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłem. Już sam nie wiem, jak mam złapać to wszystko, ale potrenuję sobie troszkę, bo ja jeszcze popróbuję swoich sił w skitouringu. Skoro się mogę męczyć na nartach, to czemu i nie na skitouringu nie spróbować? Powodzenia w No dobra. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, hej. Trzeba szkolić się długo, ale za każdym razem czuję, że jak on to mówił, trochę ciało w lewo, trochę ciało w prawo. To jest szlifowanie formy. A z tym skitouringiem, to właśnie sam nie wiem, czego mam się spodziewać. Widziałem na zdjęciach, czytałem opisy. W praktyce okaże się, czy one odpowiadają moim oczekiwaniom. Natomiast wcześniej muszę oddać sprzęt, no bo do skitouringu są inne narty i także potrzebuję czegoś na plecy. Muszę po prostu z sobą mieć trochę wiktuałów, cały asortyment. Także teraz kierunek szafka. Jak się człowiek całkiem zatraci, to zawsze może sobie powiedzieć, sam tego chciałeś, czysta natura. To nie jest moja fakturze od natury. Lasu przejdę do natury silnika i przesiądę się na coś szybszego. Skuteczniejsze. To jest to, o czym w tej chwili myślę. Warto część z nich przeznaczyć na śnieżne atrakcje. Tutaj wiek nie jest ważny, tylko chęć i taka radość z życia. Nie chcę, żeby to brzmiało pompatycznie, ale Polska oferuje takie możliwości, więc w tej wersji się trzymajmy. Do zobaczenia.